A co do poczty, nie wypowiedziałem się, ponieważ trafiłem do spółki w trudnym momencie. No i ten trudny moment jest prawdopodobnie do dzisiaj, ale uważam, że każdy zarząd ma swoje możliwości działania. Dobrze. I że spółka zostanie wyprowadzona na prostą. Jaka jest sytuacja Poczty Polskiej? Wystarczy spojrzeć nie tylko na wyniki, ale i na ulicę, gdzie wychodzą pocztowcy protestować. Ale nie o tym jest ta komisja. Poseł Czarnek, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja. Ja też sobie pozwolę w związku z tym wzorem państwa na tego rodzaju komentarz, bo my rozumiemy dlaczego. Otóż spółki Skarbu Państwa i podmioty państwowe wówczas, kiedy my rządziliśmy, zawsze znajdowały się w znakomitej sytuacji, a wówczas, kiedy rządzą oni, zawsze mają potężne straty. Więc nic dziwnego, że dzisiaj Poczta Polska leży na łopatkach. Za naszych czasów tak nie było. Tak jak Orlen rzeczywiście przynosił ogromne zyski, tak jak pan wyciągnął PWPW 1,5 razy, tak wiele innych firm, jak firmy PKP, pośle, były rzeczywiście rentowne. Pan chyba nie wierzy w to, a za czasów mówi. Platformy Obywatelskiej były do tyłu, tylko jedna była rentowna, PKP LHS w Zamościu, którą zresztą też chcieli zlikwidować. Ale to tak... Nie, szanowni państwo, nie mogę tego zostawić bez komentarza. Poproszę o przygotowanie dla pana posła specjalnie wyników finansowych spółki Poczta Polska za 2023, żeby zobaczył, jaki jest wynik finansowy w momencie, kiedy państwo kończyliście sprawowanie władzy, gdzie nie było nawet na pensję, więc proszę nie wprowadzać błąd. Proszę się skupić na pytaniach o fakty do pana świadka. Bardzo dziękuję. Tylko tytułem komentarza do tego, dlaczego państwo nie wierzyliście, że w 2021 roku mogły być wielomilionowe zyski Poczty Polskiej. Na marginesie. Tutaj padały takie zarzuty pod adresem pana prezesa, które wzajemnie się wykluczały. Ja bym chciał, żeby pan się do nich odniósł. Raz, że podejrzewa się albo zarzuca się panu ewentualne przestępstwa menedżerskie jako szefowi spółki prawa handlowego. Dwa, że no, można panu zarzucić ewentualnie dyscyplinę finansów publicznych jako tego, który zarządza podmiotem publicznym. Proszę wyjaśnić opinii publicznej, żeby też wiedziała po tych czarowaniach z ostatnich godzin, jaki jest status prawny PWPW. Co to jest za podmiot? Czy to jest zwykła spółka prawa handlowego, czy też podmiot po prostu państwowy, czy też coś pośrodku? Jakie ma szczególne zadania i czy rzeczywiście ministrowie rządu Rzeczypospolitej Polskiej takiemu podmiotowi jak PWPW mogą wydawać polecenia? Już odpowiadam. Wysoka Komisjo, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest niezmiennie, od czasu prywatyzacji oczywiście, komercjalizacji, spółką prawa handlowego. Jest tak zwaną setką Skarbu Państwa, czyli 100% akcji jest w posiadaniu Skarbu Państwa. Uprawnienia z akcji wykonuje walne zgromadzenie, które reprezentuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Spółka, ta jak i inne podobne, są spółkami prawa handlowego. Ich nie obliguje dyscyplina finansów publicznych. Znaczy my się poruszamy w obszarze rachunku zysków i strat, budżetu, planowania, ale nie budżetu, który jest nam dedykowany na rok i zachowaniem się, jakby wydawanie pieniędzy zgodnie z zaprojektowanym budżetem. Jest po prostu spółką prawa handlowego powołaną w celu osiągania zysków. Nadzór właścicielski jest jasno umiejscowiony, ale jest to podmiot również, trzeba powiedzieć, niezależny w tym sensie, że podlega ogólnie uregulowaniom kodeksu spółek handlowych, prawa spółek handlowych. W tym sensie jakby te polecenia, jak można by domniemywać, jakiekolwiek by kiedykolwiek nie były, mogą być poleceniami działania w taki czy inny sposób kontraktowego, tylko co najwyżej mogą być pewnymi wskazaniami, akceptacjami i tak dalej. Ja w relacji do ministerstwa, powtórzę, poruszam się w obszarze legalnym, czyli zatwierdzanych działań i w związku z tym to jest dla mnie kierunek. Znaczy właściciel jest jeden, WZA jest jedno, ale WZA nie wydaje poleceń, tylko zatwierdza chociażby wybór rady nadzorczej. Czasami to zależy od sytuacji prezesa, no i udziela absolutorium, zatwierdza sprawozdania finansowe. To są te zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy. Czy w kontekście przepisów prawa, które regulują status prawny PWPW, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, zlecenie PWPW, panu prezesowi osobiście, pana zastępcy, całej firmie, przygotowania zabezpieczenia kart do głosowania w tej bardzo skomplikowanej, trudnej sytuacji, jaką mieliśmy od 20 marca, od ogłoszenia stanu epidemii i tuż przed zaplanowanymi konstytucyjnymi na 10 maja 2020 roku terminem wyborów. Czy w kontekście tych wszystkich zadań, które PWPW ma zgodnie z prawem przewidziane, to było to rzeczywiście coś szczególnego, czy też można było się spodziewać, że akurat takiej firmie prezes Rady Ministrów, a wcześniej odpowiedni ministrowie będą zlecać przygotowania, później wykonania odpowiednich działań polegających na chociażby zabezpieczeniu kart do głosowania?
Szanowni Państwo, Panie Pośle, znaczy uważam, że jeżeli chodzi o know-how, unikatową wiedzę, no to nie ma drugiego takiego podmiotu. Może się ktoś ze mną spierać, ale to jest podmiot, który został 100 ponad lat temu jako Państwowe Zakłady Graficzne powołany właśnie do realizacji najtrudniejszych zadań dla bezpieczeństwa, obronności i bezpieczeństwa obrotu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym od strony technologicznej know-how nie widzę podmiotu, do którego miałby się zwrócić. Znaczy to tu wiedza jest największa w zabezpieczeniu dokumentów. Co do też tego, że takie dokumenty drukujemy, oczywiście nie karty wyborcze, ale inne o charakterze państwowym zabezpieczone, też absolutnie. Co do tego, że my w relacji do ministerstwa jesteśmy, oprócz tego, że spółką nadzorowaną jesteśmy partnerem handlowym, mówiąc wprost, mnie taki kierunek nie dziwi. No i uprawnienia też były nadane panu premierowi do wydawania poleceń, wiążących poleceń przedsiębiorcom, nie tylko jednostkom budżetowym, nie tylko administracji, również przedsiębiorcom i w kategorii przedsiębiorca mieści się, czy tego chcemy, czy nie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Poczta Polska również. Może pan przypomnieć jako prawnik również, bo to jest ważne również dla opinii publicznej, te uprawnienia, które zostały nadane premierowi do wydawania poleceń także przedsiębiorcom, wynikały z jakiego aktu prawnego? One wynikały ze znowelizowanej ustawy o szczególnych instrumentach tam zapobiegania rozprzestrzeganiu w związku z epidemią SARS-CoV-2. Jasne. I ta nowelizacja była z 16, między innymi z 16 kwietnia, weszła w życie 18 kwietnia. Nie, ale to do tej decyzji premiera z 16 kwietnia uprawnienie do wydania tego rodzaju decyzji było na podstawie czego? To jest ustawa o przeciwdziałaniu, szczególnych instrumentach przeciwdziałaniu ustawie epidemikowi. Tu padły też takie słowa, które wyrażały zdziwienie, jakoby przed 16 kwietnia, czyli przed wydaniem przez pana premiera decyzji, która zlecała konkretne działania, wydrukowania odpowiedniej ilości kart do głosowania, że były podejmowane tego rodzaju działania, które były przygotowaniem. Proszę powiedzieć, odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, tutaj ci graficy, którzy tam przygotowywali wcześniej ewentualnie tą kartę do głosowania i projektowali te wzory zabezpieczeń. Ci graficy pracują na zlecenie, są jakimś podmiotem zewnętrznym, który jest wynagradzany od ilości pracy, czy są zatrudnieni na umowie o pracę po prostu w PWPW? Odpowiem trochę kwieciście. To są absolutnie skarby, które każdy chciwie trzyma u siebie na umowę o pracę i nie wypuszcza, nie pokazuje światu zbyt chętnie. Czy przygotowywanie tego rodzaju karty do głosowania, wiedząc, że jest 10 maja niedługo, że 6 kwietnia to była data uchwalenia ustawy, wiedząc, że Senat oczywiście zwleka z przyjęciem tej ustawy, ale czy przygotowywania zanim doszło do wydania decyzji 16 kwietnia generowały jakieś dodatkowe koszty po stronie PWPW, czy to jest po prostu były standardowe działania grafików mieszczące się w ramach ich zadań wynikających z umowy o pracę? Odpowiadam. Co do zasady są to standardowe działania w ramach obowiązujących czy łączących nas z danym pracownikiem, danymi pracownikami umów o pracę. I taki grafik przygotowuje naprawdę duże ilości różnych projektów, gdzie pewnie 95% z nich nie wchodzi w życie, więc jest właściwie pracą, zresztą grafik musi projektować, to on też rozwija warsztat. Tu nie było żadnych kosztów, żadnych zewnętrznych kosztów, zewnętrznych. Bardzo dziękuję. Czy zdaniem pana jako prezesa PWPW, 5-letniego. O ten okres 5 lat chciałbym jeszcze zapytać za chwilkę, ale zdaniem pana jako prezesa PWPW, ale też jako prawnika, do przygotowywania się do konkretnego działania, które następnie będzie do wykonania na podstawie decyzji, która ma być wydana za dzień, dwa, trzy. Czy do tego przygotowywania się do tego działania potrzebne są konkretne podstawy prawne, tak jak tu sugerowano? Czy w każdej normalnej firmie, kiedy się ma na horyzoncie tego rodzaju działania, przygotowuje się przed jeszcze ewentualnie podpisaniem umowy, czy otrzymaniem decyzji zlecającej konkretne działania? Czy ja mogę to porównać do typowego stosunku gospodarczego, czyli w ramach nawet umowy, którą się zawiera w przyszłości, no przygotowuje się pewne propozycje. Po prostu. To jakby w relacji umownej nikogo to nie dziwi. W relacji administracyjnej również. Myślę, że wytwórnia niejednokrotnie przygotowywała wzory dokumentów, które były potem, nie potrafię teraz z pamięci przywołać żadnego konkretnego przypadku, to proszę mi też wybaczyć, ale to jakby jest oczywiste, że które potem były implementowane w rozporządzeniach, więc jakby to też nie jest zaburzenie nikogo, czasu. Nikogo to nie dziwi, jest na wyrost, bo tutaj dziwiło wielu moich przedmówców w związku z tym, dlatego zadaję to pytanie, jak to wygląda w praktyce normalnych firm. Pan przez 5 lat prawie, tak? Czy 5 lat w ogóle był prezesem? Niemalże 5 lat kalendarzowo, a kalendarzowo 5. To były różne okresy działania tej wytwórni papierów wartościowych.
i w czasach, powiedzmy, standardowych, normalnych, kiedy wszystko szło tak, jak trzeba, czyli lata 18-19, i w czasach COVID-u, później, jak pan mówił, i w czasach wojny, która też miała swoje znaczenie od rozpoczęcia wojny. Który z tych okresów uznaje pan za najtrudniejszy w swojej działalności w PWPW? Jak pan ocenia ten okres od 20 marca do końca kwietnia 2020 roku? Czy to był ten okres najtrudniejszy, czy też jeszcze inne były momenty, w których rzeczywiście tego rodzaju trudności PWPW dotykały? Już odpowiadam. Właściwie nie mogę powiedzieć, że w okresie pięcioletnim mojego kierowania tak poważną i tak ważną spółką były okresy, kiedy bym się nudził. Absolutnie nie. Rok 2018-2019, bodajże 2 marca 2019, to jest wejście w życie i finał jednego z największych projektów ogólnopolskich, między innymi informatycznych, czyli wdrożenie pierwszego polskiego dowodu z warstwą elektroniczną. On w założeniach koncepcyjnych do realizacji zajęło to 14 lat. Ja miałem okazję się z tym projektem zmagać już na jego finale. Pomimo jakichś tam opóźnień wyszliśmy na prostą. Marzec 2019 roku pierwszy e-dowód z warstwą elektroniczną. Jesień 2018, paszport na stulecie odzyskania niepodległości. To się tak mówi, to jest produkt, który fizycznie wygląda świetnie. Nie, ale ja nie o tym mówiłem, panie prezesie, oczywiście, że no rok 2020 nie był najszczególniejszym w sensie. Ale zadania, które wykonujecie, rzeczywiście są imponujące i były imponujące, natomiast trudności z ich realizowaniem ewentualnie, to zewnętrzne trudności nieoczekiwane. Tak. Czy ten okres od marca do kwietnia 2020 roku był szczególny właśnie pod tym względem? Znaczy on był szczególny ze względu na całkowite zaburzenie systemu pracy, poczucia bezpieczeństwa pracowników, sieci logistycznej. Proszę pamiętać, że państwa były otoczone kordonem sanitarnym. To był szczególny tryb, w którym tak naprawdę pracownik, nie tylko wytwórni, bał się realnie o swoje życie, kiedy musieliśmy w sposób natychmiastowy przełączyć się na nowy system pracy, ale i komunikację online. Więc to było zaburzenie, to był szczególny moment i w tym momencie ja uważam, że zrealizowaliśmy wszystkie te zalecenia, polecenia i dyspozycje w sposób należyty. Pytam pana o to dlatego, że tutaj z całości prac komisji, nie tylko dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o pytania moich przedmówców, wynikałoby, że to był normalny, standardowy czas, w którym wszyscy wszystko wiedzieli, nie było trudności, można było czekać na ustawę, czekać na zwykłe tryby zamówień publicznych i tak dalej, tak jakby nie było 10 maja jako terminu konstytucyjnego i tak jakby nie było tego szczególnego czasu, COVID-u, o którym nikt nic nie wiedział i wszyscy się wszystkiego bali. W związku z powyższym również PWPW, bardzo dziękuję za tę odpowiedź, to występowało. To jeszcze mogę, jeżeli mogę, jeszcze tylko dwa zdania, bo my nie pamiętamy, że nie wolno było wychodzić na spacer, chyba że się miało psa i dwie osoby, że nie można było wejść do lasu i że nie można było kupić, a nawet zostało to administracyjnie ukrócone, środków do dezynfekcji, które przed pandemią kosztowały 60 zł za litr, a w czasie pandemii 800 zł za litr. Tak jest. Dlatego też ta debata w sprawie wyborów i ta komisja. No i dlatego właśnie szczególne działania podjęte przez PWPW dotyczące przygotowania kart do głosowania, przygotowawcze przed 16 kwietnia i wykonawcze po 16 kwietnia po decyzji premiera. I bardzo panu dziękuję za wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji i tych wszystkich zabezpieczeń, które pan w odpowiedzi na pytanie pana posła Krystiana wykazał. Te karty do głosowania naprawdę były rzetelnie przygotowane w bardzo krótkim czasie, w bardzo trudnych warunkach pandemii. I to w sytuacji, kiedy Senat złapał za gardło państwo i powiedział, zablokujemy wam te wybory. Chociaż podstaw prawnych do tego, żeby nie przygotowywać się do nich, nie było. Gdybyście tego państwo nie robili, byłyby zarzuty niedopełnienia obowiązków, co jest zupełnie oczywiste dla każdego prawnika. Proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie była tutaj mowa o tej karcie do głosowania z 17 maja. Przepisy konstytucji, pytam też pana jako prawnika, przepisy konstytucji jasno stanowią, że wybory prezydenckie muszą się odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Ta kadencja upływa 6 sierpnia, w związku z tym daty, które wchodziły ostateczne, to był 10 maja, 17 maja i 24 maja jeszcze po kolei. I był taki przepis ustawy z 6 kwietnia, uchwalony przez Sejm 6 kwietnia. Przepis artykułu 20, który stanowił, ostatecznie nie wszedł w życie, jak wiemy, przyszedł w życie, ale 9 maja dopiero. Jeśli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii, marszałek może zarządzić zmianę terminu wyborów określonego w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin
wyborów określonym przez marszałka musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli albo 17, albo 24 wchodzi w grę. Wynika to z faktu, że już wówczas 6 kwietnia, kiedy była uchwalana ustawa przy sprzeciwie, chociaż tydzień wcześniej nie było tego sprzeciwu ówczesnej opozycji, Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, już wówczas brak poparcia tego projektu ustawy mógł wskazywać na obstrukcję ze strony Senatu, a w związku z tym, że wybory były 10 maja, więc trzeba było przepis, który rzeczywiście mógłby pozwalać na przesunięcie ich o tydzień bądź o dwa. Czy z tego ewentualnie mogła też wynikać ta pomyłka? Nie kłamstwo, tylko pomyłka, o której pan mówił na tej karcie do głosowania, którą pan przekazał do ministerstw. Szanowni Państwo, no powiem tak. Ten projekt został przekazany również przeze mnie. Ja oczywiście nie jestem w stanie przywołać, to była ta data. Ufam, że tak, że to jest z tą datą. On mógł być, w mojej ocenie, ja nie takiego tematu dyskusji nie kojarzę, być może było to uzgodnieniem jakimś na poziomie bezpośrednio z ministerstwem. To nie odpowiedzialnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych była konkretna data, tylko odpowiedzialnością podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i zaakceptowanie karty, map PKW. My żeśmy tylko to przelali na papier. Natomiast oczywiście, że ta data mogła pływać i czy ona była realna data 10 maja? W mojej ocenie 17. Różnie mogło być. Natomiast ja z tego nie wywodzę w tym momencie, że ta data się pojawiła z jakiegoś konkretnego celu, który jest mi wiadomy, bądź o którym pamiętam. Wiem, że ta data jest 17 maja. Nie potrafię powiedzieć, w którym momencie... No ja nie zatwierdzałem tego wprowadzenia daty 17 maja, natomiast oczywiście, że to jest jakaś data, która chyba finalnie się na tej końcowej nie znalazła. Dziękuję. Ostatnie pytanie, żeby rozstrzygnąć wątpliwości wszelkie. Mógłby pan je rozstrzygnąć jako prezes PWPW i jako prawnik. Stwierdził pan to już podczas przesłuchania dzisiaj, ale chciałbym, żeby pan to powtórzył. Pana zdaniem decyzja prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia, która zlecała państwu wydrukowanie odpowiedniej ilości kart do głosowania, była legalna i była dla was wiążąca, w szczególności jako PWPW, i podlegała wykonaniu? Była legalna, wiążąca i polegała natychmiastowej wykonalności, na co, jak powiedziałem, mamy stosowne nie tylko przekonanie wewnętrzne i sztabu naszych prawników, ale również prawników, którzy sporządzali odpowiednie opinie.